Dzień dobry, drodzy widzowie. Słowem wstępu chcę wyrazić swoje podziękowania dla Was. Wspólnie przekroczyliśmy psychologiczną barierę 1000 subskrypcji. Dziękuję Wam za wiele ciepłych i miłych komentarzy i za wszystkie polubienia pod filmami. W tym materiale poruszę temat zatopionego starożytnego miasta faraonów Tonis Herakleion, którego tajemnica zniszczenia od lat rozbudza wyobraźnię archeologów i fanów tajemniczych tematów historycznych i stawia pytania, czy podobny los nie spotka część dzisiejszych miast. Podwójna nazwa miasta wynika z połączenia starogreckiej nazwy Herakleion oraz staroegipskiej Tonis, które oznaczają te same miasto, więc w tym odcinku w ramach ścisłości będę używał nazwy staroegipskiej, czyli tej używanej jako pierwszej. W wielu mitach i starożytnych legendach dość często można usłyszeć o wspaniale rozwiniętych, bogatych miastach, które w tragicznych okolicznościach zniszczone zostały przez gniew bogów lub nieokiełznane siły natury. Nie inaczej jest w przypadku starożytnego miasta Tonis. Prężnie rozwijające się w zamierzchłych czasach, będące bramą starożytnego Egiptu do Morza Śródziemnego, dzisiaj znajduje się w zatoce Abu Qir 6,5 km od wybrzeża, zakopane pod warstwami piasku, 10 metrów pod powierzchnią wody. Jednakże zacznijmy od początku. Starożytne egipskie miasto Tonis rozwijało się na terenie w pobliżu ujścia rzeki Nilu. Miasto zbudowane zostało na wielu sąsiadujących ze sobą wyspach nieopodal delty Nilu, będąc przy tym przecinanym przez wiele kanałów. Najstarsze odkryte starożytne zapiski świadczą, że początki miasta sięgają roku 1200 przed naszą erą. O mieście wspominają greccy historycy, m.in. Herodot z Halikarnasu, Diodor oraz Strabo. W swoich zapiskach Herodot nadmienia, iż Parys wraz z Heleną tuż przed wojną trojańską szukali w Tonis schronienia przed Menelaosem. Jednakże zostali oddaleni przez strażników stacjonujących przy ujściu Nilu. Herodot nadmienia także, że sławna wizyta Herosa Heraklesa spowodowała, że miasto zaczęto nazywać Herakleion zamiast pierwotnej nazwy Tonis. Miasto było największym głównym portem Egiptu aż do II wieku przed naszą erą, kiedy tę rolę przejęła Aleksandria. Tonis było miastem położonym na wielu wyspach, przecinanym przez sieć mnóstwa kanałów. Obfitowało w setki portów, wiele wspaniałych świątyń znajdujących się tuż przy linii wody oraz wieloma wysokimi na kilka pięter budowlami. Na większych i mniejszych wyspach znajdowały się mieszkania oraz budynki kultu religijnego. Wszystkie obiekty połączone były ze sobą siecią mostów i kładek. Można zatem odnieść wrażenie, że starożytne Tonis wyglądało podobnie do dzisiejszej Wenecji. O starożytnym wyglądzie miasta i jego sile świadczą odkrywane przez archeologów artefakty, m.in. posągi z brązu, idealnie wykonane kamienne rzeźby, starożytne tablice z grawerowanymi znakami, tysiące złotych monet, pozostałości po statkach, fundamenty świątyń oraz budynków, elementy biżuterii, przedmioty rytualne, ceramika i dosłownie tysiące innych cennych artefaktów. Obiekty te świadczą o pięknie i chwale miasta oraz jego wspaniałości w dawnych czasach przed zniszczeniem. Jakość wykonania oraz ilość wydobywanych spod wody artefaktów odnoszą się do bogactwa oraz zamożności miasta, gdzie największy dobrobyt panował od około 6 do 4 wieku przed naszą erą, a setki odkrywanych elementów, takich jak złote monety oraz ceramika, które datowane są właśnie na tenże okres, doskonale to potwierdzają. Tonis działało jako centrum handlu międzynarodowego dawnych lat. Wielka aktywność handlowców potwierdzona m.in. poprzez odkrycie ponad 700 starożytnych kotwic różnych form oraz 70 wraków statków sprzyjała rozkwitowi miasta m.in. dzięki pośrednictwu w przekazywaniu towarów oraz nakładaniu na nie podatków. Jednakże jak wszystko ma swój początek, tak i ma swój koniec. W okolicach II wieku przed naszą erą siła i potęga Tonis zaczęła systematycznie gasnąć.
Wzdłuż wybrzeża coraz prężniej rozwijał się nowy, przyszły główny port starożytnego Egiptu, czyli Aleksandria. Jednakże to nie ona przyczyniła się do upadku Tonis, a seria tragicznych klęsk żywiołowych. Począwszy od silnych trzęsień ziemi, pod tsunami oraz podnoszący się poziom mórz, wydarzenia te były głównym czynnikiem zagłady starożytnego miasta. W czasie, kiedy Tonis nękane było przez potężne katastrofy naturalne, decydujący cios zadała miastu gigantyczna powódź, która spowodowała, że wyspa, na której znajdowały się cudowne świątynie i budynki, zaczęła się rozpływać i tonąć. W ten sposób całe miasto dosłownie zostało wchłonięte w wodę i piaski, zanurzając się pod siłą własnego ciężaru. Starożytne miasto Tonis Herakleion fascynuje tym bardziej, że jest ono świadectwem wystąpienia serii katastrofalnych w skutkach anomalii pogodowych, które przyczyniły się do jego zagłady. Historia miasta zadziwia wyjątkowo mocno w dzisiejszych latach, kiedy analitycy zmian pogodowych ostrzegają, że znaczna część wybrzeża Europy Zachodniej w rejonie holenderskim może zostać zatopiona. Nadto wyraźnie udokumentowany wzrost poziomu mórz i oceanów na całym świecie w czasie najbliższych dziesięcioleci może dosłownie zatopić największe znane nam nadbrzeżne miasta, chociażby takie jak Nowy Jork, Filadelfia, Hamburg, czy polski Gdańsk i Szczecin oraz setki innych miast. Szacuje się, że przy uwzględnieniu dotychczasowego tempa roztapiania się lodowców, poziom oceanów za 80 lat wzrośnie w przedziale od 75 cm do 2 metrów. Jednakże obserwacje satelitarne prowadzone od przeszło 25 lat wykazują, że tempo wzrostu poziomu wody w oceanach zwiększa się o prawie 1 mm w roku w ciągu 10 lat. Oznacza to, że wszelkie dotychczasowe założenia mogą się wahać, a tempo przyrostu poziomu wody może wzrosnąć jeszcze mocniej. W tym przypadku należy nadmienić, że tak jak Tonis było największym portem międzynarodowym w rejonie Morza Śródziemnego, tak i wiele nadbrzeżnych współczesnych miast pełni taką samą rolę, tylko że w swoich rejonach. Zapewne wielu może pomyśleć, że zanim poziom oceanów ulegnie podwyższeniu, dawno odejdziemy z tego świata, więc problem nas nie dotyczy. Jednakże będzie dotyczył naszych potomków i ich dzieci. Czy wiele potężnych miast nadbrzeżnych tego świata podzieli los starożytnego egipskiego miasta Tonis? Z całą pewnością tak. Jeżeli tempo wzrostu wód oceanów będzie systematycznie rosnąć tak, jak ma to miejsce obecnie. Powracając do zatopionego miasta Tonis. Przez wiele wieków uznawane było on za legendarne miasto, którego położenie jest niemożliwe do określenia oraz zweryfikowania. Jedną z pierwszych przesłanek dotyczących odkrycia miasta był lot dowódcy RAF-u w 1933 roku nad zatoką Abu Qir, który dostrzegł zarysy tajemniczych ruin pod powierzchnią wody. Ruiny znajdujące się pod wodą zostały zlokalizowane i zbadane przez francuskiego archeologa Franka Godiot. Przy współpracy z Egipcjanami archeologowi udało się dokładnie zlokalizować miasto i sporządzić jego mapę, którą mógł stworzyć dzięki magnometrowi, satelitarnemu systemowi pozycjonowania oraz wielu sonarom. Miasto znajduje się na obszarze o wymiarach 11 na 15 km w zachodniej części zatoki Abu Qir. Rozpoczęte w 1996 roku badania trwały kilka długich lat. Mapowanie terenu było jednym z najbardziej czasochłonnych przedsięwzięć. Podwodne badania archeologiczne trwają do dzisiaj, a Frank Godiot szacuje, że dotychczas odkryto zaledwie 5% miasta. Zważając uwagę na fakt znalezionych i wydobytych artefaktów, które pochodzą jedynie z 5% miasta, ilość możliwych obiektów dalej ukrytych pod wodą w pozostałych 95% może przyprawić o zawrót głowy. Pomimo, że miasto zostało całkowicie zatopione i znacząco zniszczone, wiele elementów posiada swój pradawny charakter, który do obecnych lat zachwyca odkrywców. Można rzec, że zatopiony Tonis jest swojego rodzaju ostrzeżeniem dla współczesnych ludzi. Pytanie tylko, czy ktokolwiek z decydentów będzie w stanie te ostrzeżenie zauważyć i odpowiednio zinterpretować. Czy podobny los spotka wiele nadbrzeżnych miast?
O tym z pewnością przekonają się przyszłe pokolenia. I tak jak dzisiaj badamy ruiny Tonis, tak być może za 3000 lat inna cywilizacja będzie badać ruiny Nowego Jorku, Gdańska albo Szczecina. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.